Debata jedynki. A dziś na chwilę oderwiemy się od emocji piłkarskich, choć myślę, że rozmowa będzie emocjonująca, bowiem parafrazując komentatorów sportowych, możemy powiedzieć, sprawdzimy stan meczu Polska, agentura rosyjska, niemiecka i inna. Będziemy rozmawiać o energetyce ze szczególnym uwzględnieniem polskiej grupy energetycznej. To ogromne pieniądze, ale także bezpieczeństwo każdego z nas, bo mamy kontakt z Polską Grupą Energetyczną poprzez nasze gniazdka elektryczne. Dziś będę rozmawiał z panem Arturem Bartoszewiczem, Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie. I Jerzym Bielewiczem, niezależnym ekspertem związanym z Gazetą Bankową, Telewizją Republika i wieloma innymi miejsca. Witam serdecznie. Ponieważ zacząłem prowokacyjnie, to chcę zapytać, czy nie przesadzam, mówiąc o tym, że wpływy agentury, szczególnie agentury rosyjskiej w energetyce od 1989 roku właściwie są duże. Panie Jerzy. No właśnie, oczy skierowane na mnie po tym wstępie, to nie wiem, czy dam radę. Było to jak u Hitchcocka. Teraz napięcie powinno rosnąć, a tymczasem tutaj... Ja powiem tak, jeśli spojrzeć na energetykę szeroko, nie tylko rynek energii elektrycznej, ale rynek paliwowy, czy rynek gazu naturalnego, to są sektory, w którym państwo daje radę i są sektory, w których może nie jest tak różowo. To pochwalmy teraźniejsze państwo. Gdzie daje radę? No chociażby PKN Orlen, Lotos, branża paliwowa, z tym, że tutaj działania państwa są takie całościowe, prawda? Czyli i służby celne, i prokuratury zaczynają działać i w ten sposób niejako bez własnego udziału poniekąd PKN Orlen, Lotos, firmy paliwowe, no stały się bardzo zasobne, bardzo zasobne. Podobnie państwo daje radę, jeśli chodzi o rynek gazu naturalnego. Mamy gazoport w Świnoujściu, uniezależniamy się od Rosji, projektowany jest Baltic Pipe, już właściwie wszedł na taki poziom projektu, taki punkt, gdzie już nie ma powrotu. Niedługo będą już umowy z wykonawcami podpisywane, więc ten projekt wyjdzie. Możemy zaryzykować, że od 2022 roku Polska stanie się eksporterem takiej stabilności, bezpieczeństwa energetycznego, jeśli mówimy o rynek paliwowy i o rynek gazu naturalnego. No dobrze, to trochę pochwaliliśmy, a teraz skupmy się nad Ministerstwem Energii i dokonaniami tego ministerstwa. No jest to, nie ma co ukrywać, że brakuje nam ciągle decyzji, jeśli chodzi o miks energetyczny, takie strategiczne decyzje. Ciągle grozi nam blackout, mówiąc krótko, bo te sieci energetyczne są napięte. No tak jak przed bodajże 3 laty, tak? Kiedy taka bardzo wysoka temperatura jak teraz mniej więcej spowodowała niski poziom rzek i nagle okazało się, że nie ma wody do chłodzenia, do konwersji w parę i do poruszania turbin, więc dosyć nieciekawa sytuacja. Problemy polskiej energetyki w sensie energii elektrycznej dalej są tam, gdzie były właściwie, bo nie podjęto strategicznych decyzji. Czyli nie zdecydowano się na to, czy będziemy rozwijać energetykę atomową, czy będziemy rozwijać energetykę naturalną, odnawialną. To jest takie never ending story z tą energetyką atomową. Trzeba podjąć decyzję albo w jedną, albo w drugą stronę, inaczej
No, ale możemy jeżeli piszemy, że tak powiem. Energetykę gazową i tradycyjną węglową. To mamy ciągle nierozwikłane pytanie o przyszłość. Ale zaczął pan od hasła PGE. Tak. Tu jest bardzo, bardzo taki gorący kartofel, jeśli chodzi o PGE. PGE generuje bardzo dużo energii elektrycznej z Bełchatowa. Bełchatów jest takim sercem energetycznym Polski. No, taką tajemnicą Poliszynela jest, że złoża węgla brunatnego w Bełchatowie się kończą. W tej chwili, ja tak idąc dzisiaj na spotkanie, przeglądałem takie informacje publiczne, więc jedna informacja jest, że do 2023 roku ich starczy, jeśli będą mieszać to, co zostało w Bełchatowie z jakimś nowym złożem, czyli to za 5 lat już mogłoby nie być. Inna informacja mówi o 2034 roku, a jeszcze inna o 2038 roku. A jednocześnie i to pokazuje, wzrasta, muszę dokończyć, tak, pokazuje niepewność inwestorów, bo to jest taka, jeśli byłbym inwestorem właśnie w PGE, no to bym takie informacje sprawdzał. Jeśli widzę tyle, wymowa informacji jest tak różna i to jest tak ważna przecież rzecz, bo tam blisko 20% energii elektrycznej wytwarza się w Bełchatowie. Dalej idąc tym tropem, jako inwestor myślałbym, no dobra, to co dalej? Znajduję informacje o Złoczewie, ale Złoczew jest 60 km od. Tam pasy transmisyjne na 60 km jeszcze nie słyszę o takich pasach transmisyjnych. Kolej? Ale to zwiększy koszty. Węgiel brunatny ma sens, kiedy generuje się prąd elektryczny na złożu, czyli nie ma tego kosztu transportu. No dobrze, ale zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Jedną z kluczowych ról w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej odgrywa pan Wojciech Kowalczyk. Żeby przybliżyć słuchaczom jego sylwetkę, powiem tyle. Był autorem programu restrukturyzacji górnictwa w czasach rządów pani Ewy Kopacz. I wtedy ten program opierał się na tym, na głównym założeniu, czyli wygaszanie, likwidacja. Był również autorem programu restrukturyzacji górnictwa już w czasach rządów Beaty Szydło. I wtedy tezą przyświecającą temu programowi było utrzymanie wydobycia i istniejących kopalń. A więc jest to człowiek uniwersalny. Może napisać każdą ekspertyzę pod każde polityczne zamówienie. Obecnie jest wiceprezesem Polskiej Grupy Energetycznej, czyli z górnictwa przeskoczył płynnie do energetyki. Zapytam naszego eksperta, pana Artura Bartoszewicza, czy na tym polega rola eksperta? No oczywiście zawsze jest dyskusyjne, jeżeli ekspert w zależności od okoliczności buduje zupełnie inną ekspertyzę. No, ale tam chyba mamy do czynienia tak naprawdę z brakiem ciągłości pewnego podejścia do sektora górniczego i z uznawania przy końcówce rządów poprzedniego, że sektor węglowy jest tym balastem i de facto należałoby, ten przekaz był jednoznaczny o kosztach funkcjonowania, o niewspółmierności tych kosztów do możliwości korzyści, jakie ten sektor by kreował. Przypomnijmy sobie, wtedy ceny węgla były bardzo niskie. One również nie pokrywały rozbudowanych nadmiernie kosztów funkcjonowania górnictwa i to było jednoznaczne, ale później udało się wykonać działanie związane z powstaniem Polskiej Grupy Górniczej. Ta Polska Grupa Górnicza, wykorzystując sytuację zmiany cen na rynku, no, potrafiła w jakiś sposób przynajmniej odnieść się do z jednej strony korzyści rynkowych, ale z drugiej strony też uchronić część przynajmniej tego sektora przed zamknięciem. A potem nagle okazało się, tak jak dzisiaj stan mamy, że de facto nawet produkcją krajową nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb systemu rośnie energetycznego. Rośnie import węgla rosyjskiego. No niestety rośnie, bo musi, to znaczy musimy skądś wziąć ten węgiel, a jakby nie było ten system węgla, czy ta oferta węgla rosyjskiego z jednej strony jest o wiele tańsza niż i inny węgiel, z drugiej strony spełnia wymagania sektora, znaczy sektora energetycznego, czyli konkretnej jakości węgla, który dla nas jest potrzebny. Jeżeli byśmy ściągali czy coś ściągamy węgiel z innych kierunków, no to niestety chcąc, nie chcąc musimy mieszać z węglem, który spełnia wymagania. No, mamy ogromny problem w systemie energetycznym, bo od 3 lat mniej więcej już zapowiadany jest blackout na poziomie 80%.
procent i on nie wynika tylko i wyłącznie z zdolności produkcyjnych, bo ktoś powie, że ilość energii, którą jesteśmy w stanie wyprodukować, rzeczywiście jest w stanie zaspokoić bieżące potrzeby kraju, ale to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli kwestia hydrologii i tego, jak zmienia się możliwość bezpiecznej produkcji energii. No, okresy suszy praktycznie zagrażają bardzo silnie tej produkcji. No i drugi aspekt to jest same sieci energetyczne, czyli kwestia ich jakości, braku inwestycji i zaniedbań w tym zakresie, bo trzeba jednoznacznie powiedzieć, że takie sieci no, powinno się stale odnawiać. My mamy bardzo słabą jakość sieci, to zresztą widać dokładnie, kiedy pojawiają się okresy silnej zimy lub właśnie bardzo intensywnego lata. I to powoduje, że rzeczywiście ta ocena inwestora, ja patrzę nawet nie w kategoriach inwestora w samą Polską Grupę Energetyczną, ale w ogóle inwestora, który chce zainwestować w Polskę, w Polsce i wykonać działanie, musi mieć pewność związaną z tym, że nie tylko infrastruktura transportowa jest jemu dostępna, ale infrastruktura energetyczna daje mu bezpieczeństwo prowadzenia danej produkcji, świadczenia usług. No, w styczniu tego roku było potwierdzane, jeszcze minister energii mówił wyraźnie, że daje gwarancję bezpieczeństwa, między innymi gwarancję bezpieczeństwa bazującą na elektrowni jądrowej. No i zapowiadana była na początku roku decyzja w tym zakresie. Prawda jest taka, że nikt w te gwarancje nie wierzy. I teraz firma, która przychodzi do tutaj, chce zainwestować, Greenfield, czyli taka pożądana, no powiedzmy Mercedes, czy taka mile widziana, to ona nie zdaje się na polskie państwo, tylko zawsze zakłada budowę własnego źródła energii elektrycznej, energii pary, mediów. I taka jest prawda. To zwiększa i wartość inwestycji, i, przepraszam, znaczy koszt inwestycji de facto, a tym samym pytanie o opłacalność i potencjalne odstraszenie inwestora, który nie jest w stanie sobie poradzić z budową własnego źródła energii. Ja mogę powiedzieć, jak w Niemczech jest. Myślę, że to jest ważny aspekt. Teraz w energetyce zachodzi rewolucja. I to wchodzi smart metering. Tak, różne takie rzeczy, samochody elektryczne, akumulatory, magazyny energii. W programie działania nowego rządu mamy elektromobilność. Tylko że jak zapytałem ekspertów o to, co byłoby, gdybyśmy dziś zaczęli masowo wdrażać elektromobilność, czyli mówiąc po ludzku samochody elektryczne, to eksperci popukali się w czoło i powiedzieli, no niestety nasze sieci nie wytrzymałyby tego dodatkowego obciążenia. Tajemnicą Polishinela jest, że praktycznie takie szybkie ładowarki można tylko w miejscach, gdzie są te stacje przekaźnikowe. Sieć w innych miejscach. No tu mamy kwestię decentralizacji tej sieci energetycznej. Dobrze, ale zapytam o inną rzecz. Ale wracając jeszcze do tych Niemiec. No Niemcy. Niemcy mają świadomość tego, że idzie ta rewolucja energetyczna i oni przerzucają to na konsumenta. Stąd przemysł ma niski bardzo udział w kosztach energii elektrycznej na przykład. Jest konkurencyjny. W Niemczech jest konkurencyjny, ale taka strategia musi zakładać eksport, bo tak to byśmy zadusili własną ekonomię, zmniejszając popyt wewnętrzny, bo wysokie ceny energii, ten konsument by nie wytrzymał. Natomiast jeśli jest ten element eksportu, którego nam brakuje w tej chwili, bo znowu nam deficyt handlowy mamy na minusie, no to ta strategia już nie jest tak dobra. No dobrze, ale czy państwo polskie stosuje jakąkolwiek strategię? Bo spoglądając właśnie na inwestycje Polskiej Grupy Energetycznej, można odnieść wrażenie, że działamy od ściany do ściany. Bo najpierw liberalne rządy, już III Rzeczpospolitej, uznają, że państwu niepotrzebna jest infrastruktura produkująca energię i duża część zostaje sprzedana francuskiej państwowej firmie Electricité de France. Dobrze, sprzedano. A teraz Polska Grupa Energetyczna odkupuje tą infrastrukturę, ale po jakieś bajońskie pieniądze. Ponad 4,5 miliarda złotych wydano na odkupienie aktywów. Tak, ale to często pokazuje jedną rzecz, że w Polsce my jesteśmy specjalistami odmówieniu, o dyskutowaniu na temat wszelkiego rodzaju polityki, strategii. Rzeczywiście każdy rząd przychodzący próbuje pokazać lepsze rozwiązania i bardzo często jakby odwraca to wszystko, co do tej pory zostało zrobione. To, co jest niezwykle niebezpieczne, wynika ze specyfiki sektora, o którym rozmawiamy,
rozmawiamy, bo zarówno czy to mówimy o energii, czy o gazie, czy jakimkolwiek innym obszarze paliwowym, no problem polega na tym, że inwestycje w tych sektorach są bardzo kosztowne i realizowane w długim okresie. I w długim okresie również przynoszą korzyści lub przynoszą straty. Więc jeżeli u nas niestety zmienia się ta koncepcja podejścia do tego sektora bardzo często i nawet w ramach jednej kadencji potrafi być zmieniona, a więc w okresie 4 lat pojawią się 2 różne rozwiązania, no to de facto ciągłości w tym zakresie nie ma. Jak nie ma ciągłości, no to są tak zwane pomyłki albo przypadki. Znaczy to, co pan redaktor pokazuje, świadczy o tym, że państwo po prostu nie ma zaplanowanego realnie odniesienia do tego, czy powinno dysponować zasobami, czy też nie, czy też przerzuca to na inwestorów, których na przykład zmusza do określonych nakładów inwestycyjnych, bo przekazuje im de facto majątek, a daje korzyści związane z samej produkcji, czy też staje się właścicielem, a tym samym bierze na siebie nie tylko tą wartość w postaci możliwości produkcji, ale również kosztów związanych z utrzymaniem i dostosowaniem do zmieniających się potrzeb. To pokazuje ta dyskusja, na przykład odnosząca się do elektrowni jądrowej. Ja przypominam sobie, to jest ostatnie 20 lat dyskusji, a przez kolejny rząd nawet spółki zakładały w tym zakresie. Pan minister skarbu, zarabiał bardzo duże pieniądze jako szef spółką polskich elektrowni atomowych, których nie ma. A dorobek, który pozostawił po sobie, no jest mocno dyskusyjny. No więc cały czas dyskutuje się o tym, jak się dyskutuje, nie podejmuje się. Tak. Kumpel Jana Krzysztofa Bieleckiego też nieźle zarabiał. A jak wracając do... Ten były szef, jak się nazywał? Nie pamiętamy. Aha, dobrze. Przypomnę sobie z biegiem czasu. Wracając do PGE, warto zerknąć na wykres ceny akcji z ostatnich 3 lat. Spadają. PGE startowała 17 zł za akcję. W tej chwili jest to poniżej 10 zł. No właśnie, panowie, bo przecież to jest zasadnicze pytanie. Jeżeli zarząd działa, a w czasie jego działalności cały czas ceny akcji spadają, to taki zarząd się wymienia. Tymczasem w spółce Skarbu Państwa Polska Grupa Energetyczna ta prawidłowość nie działa. To jest jakaś inna ekonomia? No czasami tak, dlatego że w spółkach Skarbu Państwa niestety chcąc czy nie chcąc prowadzi się poza taką działalnością realnie rynkowo ocenialną działalność o charakterze politycznym. No więc mamy sytuację, w których niekoniecznie ten aspekt jest oceniany w kategoriach decyzji o tym, czy ktoś będzie zasiadał w tej spółce czy nie. To nie mówimy tylko o PGE, ale w ogóle o wszelkiego rodzaju obszarach, w których państwo ma decyzję albo politycy mają decyzję. Oczywiście na rynku, gdy normalny inwestorzy inwestują w dany podmiot, to oczekują, żeby zarząd podnosił wartość inwestycji, czyli nie tylko dawał profit bieżący i możliwość wypłaty dywidendy, ale również gwarantował to, że zainwestowane pieniądze w dłuższej perspektywie będą przynosiły korzyści. Rynek wycenia. Jest przecież akcjonariuszem, więc de facto powinien pytanie... mieć dywidendę i być zainteresowany. No ale to jest wysoko. Pytanie, czy państwo działa w okresie krótkim, czyli chce wycisnąć z podmiotu na zasadzie dywidendy jak najwięcej, czy państwo traktuje dany obszar na zasadzie takiej, że obciąża to inwestycjami niekoniecznie w sektorze, w którym akurat dany podmiot działa, bo na przykład przerzuca koszty funkcjonowania innych sektorów na ten dany podmiot, czy państwo rzeczywiście traktuje ten podmiot jako podmiot o charakterze rynkowym i traktuje siebie jako inwestora, który w dłuższej perspektywie chce na tym zarabiać i chce budować silną pozycję podmiotu. Wydaje mi się, że tutaj jest największy problem, to znaczy brak jednoznacznej decyzji, w jakiej roli państwo chce być, więc nakładają się dwie rzeczy. Znaczy z jednej strony o tej strategii, której cały czas się dyskutuje, czyli czy będzie miks, czy nie miks, czy jądrówka, czy nie jądrówka, czy zielona energia, czy nie i zmiany często zaskakujące inwestorów, bo przypomnijmy sobie, że inwestor wchodzi w zieloną energię, na przykład wiatraki, potem nagle rząd zmienia podejście do tego i wiatraki stają się nieopłacalne. Biogazownie, przypomnijmy sobie moment, kiedy biogazownie były budowane i nagle rząd stwierdził, że to nie będzie tak i minister finansów nałożyła takie rozwiązania, które spowodowały, że biogazownie nagle przestały być opłacalne i ta niepewność inwestycyjna wynikająca z niepewności co do modelu w sektorze, w którym rozmawiamy i nałożone na to takie w cudzysłowie bawienie się w zarządzanie w tym sektorze, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób zarządza się poszczególnymi podmiotami, niepewność w tym zakresie no jest bardzo niebezpieczna, bo ona powoduje to, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, czy jesteśmy już bezpieczni, czy nie, czy idziemy w tym kierunku, czy też nie. No, ogromne ryzyko, ale wytwarza
wytwarzamy je na własną potrzebę. A wokół mamy jedną ciekawą rzecz, znaczy bardzo precyzyjne działania państw naszych sąsiadów, którzy na przykład tak jak gospodarka niemiecka budują swoje bezpieczeństwo, ale na takim poziomie, że jeszcze są w stanie zaspokajać potrzeby zewnętrzne i ostatecznie objawi się to taką sytuacją, że w przyszłości będziemy my uzależnieni, jak już w jakiś sposób strategicznie jesteśmy uzależnieni od zewnętrznej gospodarki. Wracając do pytania pierwszego. Doktor Jan Kurczyk chciał budować most energetyczny z Rosją. No to wygodne jest. Znaczy powiązanie się i otworzenie pewnych kanałów, w cudzysłowie, przerzutowych na towar i usługi zewnętrzne, no daje bezpieczeństwo temu, który dostarcza, a nie temu, który odbiera. Chwila. Ja to muszę się wtrącić. Ja pamiętam z lata 90., kiedy reprezentowałem tutaj amerykański kapitał i przychodzili do mnie i mówili o moście energetycznym do krajów bałtyckich. No ja to przekazywałem swoim pryncypałom. Oni byli zainteresowani tematem, natomiast nie było politycznej woli w Polsce. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, no gdzieżby tam jeszcze prąd elektryczny z Rosji? Mało nam gazu i ropy naftowej. No doktor Jan Kurczyk chciał nas tak wyposażyć. Ale on miał też niezłe pomysły. Znaczy nie dobierał też dobre rzeczy. Chociażby przez pewien czas chciał budować port lotniczy między Warszawą a Łodzią. Ta koncepcja już przez wiele, wiele lat przed nim była, że tak powiem, na rynku. Później, zdaje się, krótko przed śmiercią chciał wejść w jakieś porozumienie z Ukrainą, jeśli chodzi o rynek energii, co już nie było na rękę z pewnością Rosjanom, czy Rosji Putina. Więc no tak. Ja bym wrócił jednak do głównego tematu, no właśnie, tego, którym pan tak zaczął. Powoli musimy zbliżać do... I wydaje mi się, że rzeczywiście odcięcie się od systemu energetycznego dawnego bloku sowieckiego to jest duże wyzwanie. I ono trwa latami, dziesiątkami lat. My żeśmy właściwie już przeszli i kończymy ten proces, ale zwróćmy uwagę, gdzie jest Ukraina, prawda? Zwróćmy uwagę, jakie naciski. Przecież no, chociażby nasz przemysł chemiczny albo petrochemiczny, czy no, on jest ciągle na końcu rury z Rosji. Czy to gaz, czy ropa naftowa. No i tam ukształtowały się już takie więzi. Trwałe relacje od kilkudziesięciu lat. Ja pamiętam, kiedyś zostałem wysłany taką opowiastkę, anegdotę wręcz mogę opowiedzieć, ale wiele mówi. Przez jeden z dużych banków do firmy w Płocku, która była bankrutem. No i byłem zaszokowany, dlatego że facet przyznał mi się, a tam po przyjacielsku z nim gadałem, bo mogłem go ratować ewentualnie. Facet przyznał mi się, że to, co tutaj wybudował, to on wybudował bez sensu, bo to było na zwrotach VAT-owskich z handlu z Rosją. To no tak, a my niestety momencik, skala tego była olbrzymia. To były hektary blisko centrum Płocka, łącznie z już budynkiem elektrowni. No tak. Niestety, na tej ciekawej opowieści musimy skończyć naszą dyskusję, bo czas nam nieubłaganie się kończy, więc przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. I Jerzy Bielewicz, ekspert. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Była to audycja Debata Jedynki.